Dla mieszkańców Pielgrzymowa 16 czerwca z pewnością był najważniejszym wydarzeniem w roku, a to za sprawą uroczystości 650-lecia nadania Pielgrzymowu praw wsi. Wydarzeniu temu towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Dzisiaj obchodzimy 650-lecie istnienia miejscowości Pielgrzymowo. W programie jest oczywiście msza święta połączona katolicka z ewangelicką, ponieważ Pielgrzymowo również ma tradycje dotyczące ewangelików. Później odsłonięcie, poświęcenie pamiątkowej tablicy. No i w planach mamy również odczyt na temat historii Pielgrzymowa. Mieszkańcy wsi aktywnie uczestniczyli w zorganizowaniu obchodów, przygotowując wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu piknik połączony z zabawą i konkursami. Dzień ten dla każdego z mieszkańców był szczególnie wyjątkowy. No dla nas jest bardzo ważny, no po prostu to nie jest co roku. Cieszymy się, że po prostu razem z mieszkańcami żeśmy sprostali temu zadaniu, bo jednak przedsięwzięcie było duże. I muszę powiedzieć, że no, myślałam, że wszyscy się włączą, ale takiej superlatywnej, takiej no, ta zaangażowania, no to nie spodziewałam się nawet ja. Zaproszeni goście, jak i sami mieszkańcy tego wieczoru bawili się do późnych godzin, gdyż okazja taka jak ta nie zdarza się codziennie. Czerwca w sali konferencyjnej Ekologicznego Związku Gminy Działdowszczyzna odbyło się spotkanie podsumowujące 12. edycję akcji Sprzątanie Warmii i Mazur. Na terenie Działdowszczyzny przebiega ona w nieco odmienny sposób. Na terenie Działdowszczyzny jest to specyficzny sposób organizacji, bowiem my w ramach Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie organizujemy swoją taką akcję sprzątania Warmii i Mazur, swoje podsumowanie. Starosta Działdowski nagradza uczestników. W tym roku również przeznaczył określone środki. Starostwo Działdowskie od początku istnienia akcji aktywnie wspiera jej uczestników, dostrzegając w tych działaniach wiele pożytecznych aspektów. Starostwo poprzez środki finansowe na zakup worków plus nagrody dla zwycięzców tej zbiórki. No, angażujemy się w to przedsięwzięcie. Uważamy, jest to pożyteczne dzieło, bo i edukacyjne walory ma i takie faktyczne, bo jednak ilość zebranych tych odpadów, śmieci z różnych miejsc, no jest to duża skala. A dzieci ze szkół zbierają głównie w lasach, w rowach i to ma efekt również i estetyczny. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem Sprzątam, segreguję, szanuję, a jej zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Białutach, która aktywnie uczestniczy w akcji już od 11 lat. Co roku zawsze coś uzyskujemy, jakieś miejsce lub wyróżnienie. W tym roku zajęliśmy właśnie pierwsze miejsce w powiecie oraz na 50 kilka szkół w województwie piątą lokatę. Podczas tych działań robimy różne rzeczy. Dzieci są bardzo zaangażowane, a również rodzice są bardzo zaangażowani. Na zasadach takich, że robimy plakaty, jakieś gry i zabawy dzieci mają wtedy i ognisko robimy. Wyjeżdżamy do Krajewa, do szkółki leśnej, żeby się zapoznały z produkcją leśną. Przyjechaliśmy również tutaj do tego zakładu, żeby na własnej skórze przekonali się, na czym polega ta segregacja i ta zbiórka selektywna. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy inne placówki z terenu powiatu działdowskiego do przyłączenia się w przyszłym roku do tejże akcji. Dla wszystkich fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej niedzielne popołudnie 17 czerwca okazało się prawdziwie muzyczną ucztą, a to za sprawą 8. już zamkowego maratonu rockowego. W tym roku do konkursu zostało zakwalifikowanych 9 zespołów z całego kraju. Wśród doświadczonych grup z kilkunastoletnim stażem scenicznym zaprezentowały się również młodsze zespoły, takie jak działdowska Tequila, która niedzickiej publiczności jest dobrze znana. No tak, nie po raz pierwszy, myślę, że bardzo pozytywnie, bo Nidzica blisko Działdowa, mamy tu znajomych, rodzinę, także ja się bardzo fajnie czuję, jak w domu. Zespół istnieje w obecnym składzie istnieje od 3-4 miesięcy, ogólnie gramy już około 2 lat.
W skład zespołu wchodzę ja, Damian na gitarze, Angelika wokal, kolega Bartosz na drugiej gitarze, jeszcze instrumenty klawiszowe mój brat Dawid i bas Jakub Cierkowski. A jeszcze perkusista Adrian, no Adrian Skoro Bogaty. Skoro Nidzicki Maraton, to nie mogło zabraknąć rodzimego zespołu. W tym roku nasze miasto reprezentowała ciepło przyjęta grupa Empatia. Nidzicka publiczność zawsze potrafiła dopisać, szczególnie przed Nidzicką kapelą, także zawsze mieszkańcy Nidzicy potrafili nas zmotywować, nie tylko z tą kapelą, ale w sumie z każdą inną prawie z Nidzicy. Także bardzo pozytywnie to oceniam, bardzo fajny był występ, publiczność też dopisała. Po wysłuchaniu zespołów jury przyznało pierwsze miejsce grupie The Tubes z Białystoka. Natomiast wyróżnienie trafiło do Rockets z Warszawy oraz Wierna reprezentującej Gdańsk. Tradycją festiwalu jest występ Gwiazdy Wieczoru. W tym roku była nią Chemia. No, z tej strony zespół Chemia, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj zagramy taki normalny, całkiem fajny koncert, który będzie mieszanką naszych utworów z płyty O2, którą wydaliśmy z zeszłego roku w październiku i mieszanką naszych nowych utworów, które aktualnie nagrywamy w Kanadzie, w studiu Vancouver, aby zdominować świat krótko po tym. Zespół ten wystąpił już przed nidzicką publicznością, lecz tego wieczoru zaprezentował się z nieco innej strony. Dla fanów Chemii z Nidzicy na pewno będzie trochę zaskoczenia, bo ostatni nasz koncert był w wersji akustycznej i myślę, że część z nich spodziewa się kolejnego akustycznego grania. Dzisiaj wystąpi prawdziwa Chemia w swoim takim standardowym wymiarze. Ósmy Zmrok przeszedł już do historii. Miejmy nadzieję, że kolejna edycja cieszyć się będzie równie dużym zainteresowaniem oraz prezentowała zbliżony poziom, który z roku na rok zawiesza poprzeczkę coraz wyżej. Obecny rok szkolny dobiega końca. Z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy w tym okresie będą aktywnie poszukiwać zatrudnienia. Działdowski Punkt Pośrednictwa Pracy w najbliższym czasie przygotowuje Dzień Drzwi Otwartych. Nasz Punkt Pośrednictwa Pracy organizuje właśnie taki Dzień Drzwi Otwartych 20 czerwca w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. W tym dniu bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do 25 roku życia, młodzież bezrobotną poszukującą pracy, młodzież uczącą się, studentów przede wszystkim studiujących dziennie, którzy zawitają już w okresie wakacyjnym do swoich domów i będą te osoby mogły dowiedzieć się na temat aktualnych ofert pracy, ofert sezonowych w okresie wakacji. Następnie będą mogły skorzystać z konsultacji indywidualnej z pośrednikiem pracy, skorzystać także z naszych zasobów metodycznych, którymi dysponujemy. A także mamy bardzo ciekawe oferty szkoleniowe. Są to kursy szkolenia bezpłatne dla osób do 25 roku życia. Są to szkolenia wychowawcy kolonii, a także szkolenia operatora wózka widłowego. Następnie także dysponujemy ofertami szkoleniowymi, to już są oferty płatne, ale z tych ofert szkoleniowych będą mogli także skorzystać przedsiębiorcy, różnego rodzaju instytucje, duże przedsiębiorstwa, pracownicy, którzy właśnie pracują w danej firmie. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy i przypominamy, że Punkt Pośrednictwa Pracy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45. To już mała tradycja przy zespole przedszkolnym numer 4 w Nidzicy. 19 czerwca już po raz drugi został zorganizowany rodzinny festyn. Dzisiaj w przedszkolu święto, drugi festyn rodzinny. Przybędą tutaj rodzice, dziadkowie. Wraz z dzieciakami będziemy się wspólnie bawić. Zaprosiliśmy gości, władze miasta. Mam nadzieję, że wszyscy przybędą. Będą śpiewy, tańce. Będzie prezentacja talentów, bo cały rok pracowaliśmy z dzieciakami nad odkrywaniem talentów. Poza wieloma atrakcjami tego dnia maluchy miały niecodzienną okazję zaprezentować własnoręcznie wykonane prace, które zostały wykonane w ramach realizowanego programu pod nazwą Przedsiębiorczy Przedszkolak. Dzisiaj również będzie okazja do zaprezentowania programu, który był realizowany przez ostatnie kilka miesięcy w naszym przedszkolu w grupach dzieci 5-6-letnich. Program nazywa się Przedsiębiorczy Przedszkolak. Dzieciaki poznawały wiedzę z zakresu ekonomii. Oczywiście
dostosowane do swojego wieku. Odbyły się konkursy plastyczne na wymarzony pieniążek, projekt pieniążka, były wycieczki do banku, spotkania z panem dyrektorem banku, były również wyjścia do sklepu, prace plastyczne, także dzieci uczyły się tych podstaw ekonomii na miarę swoich możliwości. I dzisiaj będzie można obejrzeć prace plastyczne, będzie można zobaczyć podsumowanie tego projektu. Na wszystkich przybyłych poza muzyką i licznymi konkursami czekał ciepły posiłek przygotowany przez pracowników przedszkola. Wnioskując po uśmiechniętych buziach maluchów, rodzinny piknik przypadł im do gustu, a sam festyn z pewnością stanie się stałą pozycją w kalendarzu imprez przedszkola numer 4. Z pewnością wszystkim miłośnikom fantastyki tego sympatycznego zwierzaka nie trzeba przedstawiać. Z myślą o pozostałych informujemy, że ta przebojowa krasula, nazywana rakietową krową, to w rzeczywistości symbol Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki, który od 21 do 24 czerwca odbędzie się po raz 19 na Nidzickim Zamku. Organizatorzy na czas trwania Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki przygotowali wiele fantastycznych atrakcji. Wśród nich będzie można znaleźć wspaniały koncert 22 czerwca, który rozpocznie się o godzinie 21:00. Koncert Roberta Ludkiewicza z Towarzyszeniem Męskiego Chóru Kameralnego Lira. Koncert ten będzie połączony z pokazem multimedialnym. W tym roku nie zabraknie również gości honorowych. Gościem specjalnym tej edycji festiwalu będzie David Weber, znany w kręgach właśnie literatury fantastycznej pisarz, a także rosyjski pisarz Nik Pierumowow. Dni fantastyki skierowane są zarówno do miłośników i znawców tematu, jak i do osób, którzy z fantastyką dopiero co się otarli. Z pewnością każdy, kto zdecyduje się odwiedzić festiwal, znajdzie w przeciągu tych 4 dni coś dla siebie. Bezrobocie w Polsce jest najwyższe od 4 lat. Tak wynika ze wstępnych danych resortu pracy. Szukasz pracy, musisz uzbroić się w cierpliwość. Ofert na rynku pracy jest najmniej od 7 lat. Najtrudniejsza sytuacja nadal jest na Warmii i Mazurach. Co miesiąc liczba ofert zmniejsza się niemal o 600. Stopa bezrobocia jest najwyższa w całym kraju i waha się w granicach 19-20%. Generalnie możemy powiedzieć tak, jest duża liczba zarejestrowanych osób w takich zawodach, które są dosyć popularne, więc w handlu, w gastronomii, w budownictwie, ale tam też mamy do czynienia z dużą dynamiką zmian. Bezrobocie wzrasta również wśród absolwentów szkół wyższych. Liczba zarejestrowanych osób z wykształceniem wyższym w naszym województwie to około 1700 osób, co stanowi 8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Mimo to osoby po studiach nadal uważa się za najbardziej mobilne. Dają sobie lepiej radę na rynku pracy niż osoby, które mają niższy poziom wykształcenia. Ale jest to rzeczywiście problem dla wielu młodych ludzi, ponieważ ich dorosłe życie zaczyna się od braku możliwości podjęcia zatrudnienia. A najtrudniej mają osoby po kierunkach humanistycznych. 70% bezrobotnych absolwentów to osoby po takich właśnie studiach. Jest źle, ale to nie znaczy, że sytuacja jest bez wyjścia. W naszym województwie realizowany będzie roczny program pilotażowy dla osób do 30 roku życia. Da nam to odpowiedź, na ile są to osoby odpowiednio przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, czego oczekują pracodawcy i jakiego wsparcia my możemy udzielić, żeby te osoby trwale wróciły na rynek pracy. Ważne jest więc, by stale podnosić swoje kwalifikacje i nie bać się zmian. Warto korzystać z pomocy specjalistów, doradców zawodowych czy psychologów. Długotrwałe, bezowocne poszukiwanie pracy wytrąca z równowagi psychicznej. Wiąże się bowiem z silnym stresem i zaniżeniem samooceny. Poszukiwanie pracy też jest pracą. Powinno odbywać się w sposób taki planowy, przemyślany. Też powinien być tutaj ten zakres zmiany kompetencji, jeżeli rzeczywiście nie ma pracy w moim zawodzie, czyli też takie doszkalanie się.
Dobrym pomysłem, szczególnie dla młodzieży, może być praca wakacyjna. Dzięki niej młodzi ludzie mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy w przyszłości. Pierwszą pracę podejmują już uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Statystyki zastraszają, jednakże ilość ofert pracy, którą mamy w naszych centrach edukacji pracy, punktach pośrednictwa pracy w województwie warmińsko-mazurskim wskazują na co innego. Mamy ponad 300 ofert pracy do wzięcia na dziś przez młodych ludzi. Młodzież nie tylko szuka tutaj możliwości zdobycia nowych doświadczeń i zdobycia zarobkowania w okresie wakacyjnym, ale też myśli o tym, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Jak to jest więc z poszukiwaniem pracy na rynku olsztyńskim? Ciężko. Jest ciężko zdobyć tutaj pracę niestety w Olsztynie. A pan szuka czegoś na wakacje albo na stałe? Jak to jestem jest? Na razie, mam pracę aktualnie, ale naprawdę było ciężko gdzieś po 4-5 miesiącach dopiero szukania. Studia skończone, a mimo to z pracą jest no jak jest niestety. Ale pracuje pani, ciężko było znaleźć zatrudnienie? Szukałam 3 lata. Trzy lata i oczywiście no, była to praca, no, to, którą no, jakoś na szczęście znalazłam, ale było bardzo trudno. Ciężko. Ciężko znaleźć pracę? No. Szuka pani sama? No, sama szukam. Ja nie pracuję, więc chyba nie mogę za dużo powiedzieć. A będzie pan szukał może czegoś na wakacje albo... Nie, absolutnie nie. Ja jestem kucharzem i mam bardzo dużo pracy i dobrą pracę i dla mnie zawsze będzie praca. Ja się o pracę nie boję. Tutaj wybrał pan po prostu dobry kierunek, w którym... Tak. Pracuję w hotelu i bardzo dobrze wszystko. I oby tak dobrze wiodło się wszystkim zainteresowanym. W Polsce bez pracy pozostają ponad 2 miliony osób.